za siódmą górą, siódmą rzeką, słowem naprawdę dość daleko, tam gdzie zimować zwykły raki, gdzie złote jajka znoszą ptaki, gdzie rośnie pieprz, gdzie paproć kwitnie, gdzie labędź śpiewa aksamitnie, panował wiele lat król Michał. A kto go ujrzał, zaraz czmychał. Choć źli królowie nie są rzadcy, nie znano jeszcze dotąd władcy, co by tak straszne robił piekło. Każdego witał z miną wściekłą, łamał krzesełka, tłukł naczynia. I wiele takich sztuk wyczyniał, że trzęśli stale się dworzanie, bojąc się króla niesłychanie. Zaś kiedy człowiek bać się zacznie, wszystko źle robi i opacznie. Tak więc lord kanclerz w tym zamęcie przystawił krzywo dwie pieczęcie. Lord skarbnik gdzieś w połowie marca klucz zawieruszył, ten od skarbca. Książę szambelan tak był struty, że włożył oba lewe buty. Hrabia pod czaszy, starowina, dał barszcz królowi zamiast wina. I nabył kiedyś lord koniuszy rumaka, co miał ośle uszy. Nawet prześliczne damy dworu chodziły smętne, bez humoru. Kto żyw się trwożył, trapił, wzdychał. Tak srogim królem był król Michał. Wygłaszał mowę, nieszczęście się zdarzyło nowe, bowiem co parę słów król Michał donośnie i potężnie kichał, co zaciemniało bez wątpienia sens królewskiego przemówienia. Król mówił: mojej polityki widoczne już są dziś psiki! Niech kto potrafi, przykład da mi króla z takimi psikami. Ostrzegam moich przeciwników, że ich powsadzam do psików, bo przyda im się mały klapsik. Niech żyję ja, niech żyje psik. Kto przysłuchiwał się tej mowie, ten musiał krzyczeć wciąż: na zdrowie! Więc z tych okrzyków i kichania był hałas nie do wytrzymania. Taki, że mówię to bez zakpień, pień zadrżał, choć był głuchy jak pień. Król zwołał zaraz 100 lekarzy, a wszyscy byli bardzo starzy i mądrzy jak najmędrsze sowy, aż im od wiedzy spuchły głowy. Rzekł pierwszy: zaraz minie katar, starczy, by król nos maścią natarł. Rzekł drugi: ten z ziół polnych wywar już nieraz dobry skutek wywar. Rzekł inny: kichać król przestanie, gdy zje 5 ropuch na śniadanie. Potem odeszli, a król Michał lekarstwa wziął i dalej kichał. Psi! 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 Z tak wielkim hukiem oraz rykiem, że naród przezwał go a psikiem.
Ta kichanina nieprzerwana trwała z wieczora, trwała z rana. Król męczył się o każdej porze i w tak okropnym był humorze, iż wszyscy z przerażenia mdleli. Pewnego razu przy niedzieli u wrót palacu stanął młodzian, co biednie był i z chłopska odzian. I ku zdumieniu całej straży rzekł, że o jednym tylko marzy, by król udzielił mu chwil paru, bo go wyleczyć chce z kataru. Poprzez krużganków rząd bogaty wiedli przybłędę do komnaty, w której wśród złota i purpury siedział lord kanclerz, tak ponury jak niebo w czasie nawałnicy, a obok inni dostojnicy. Przybysz powiedział: uniżenie, witam czcigodne zgromadzenie. Na wsi wołają mnie makary. Znam różne niezawodne czary, co mogą sprawić, by król Michał był dobrym królem i nie kichał. Rzekł kanclerz: może cud się stanie. Budzisz, młodzieńcze, zaufanie. Nie zdradzaj się, żeś wiejskim chłopcem. Bądź kimś ogromnie ważnym, obcym. W dziwaczne szaty się przychodziej i tak zachowuj jak czarodziej. Wkrótce królowi jegomości ktoś dobre przyniósł wiadomości, że bawi już na jego dworze mędrzec, co go wyleczyć może. Król wrzasnął: mam kichania dosyć! Niech zaraz wejdzie prosić, prosić! Wszedł jakiś dziwny człek w turbanie i w szacie długiej niesłychanie. Złożył królowi ukłon z dala i rzekł: jam słynny Ben Bujala. Przybyłem z krańców świata w gości na wieść o twej dolegliwości. I zaraz tu pokażę rad, co potrafię zdziałać, wielki władco. Król odparł: psik! Tak się męczę, że wszystko dam ci chętnie, mędrcze. Nawet mej pięknej córci rękę, jeżeli przerwiesz tę udrękę. Na to potężny rzekł czarodziej: zachowuj odtąd się najsłodziej, najgrzeczniej jak potrafisz, panie, a wnet ustanie twe kichanie. Ja, Ben Bujala, cię ocalę, więc wierz o królu w Ben Bujale. Mijał na dworze tak dzień po dniu, makary wrócił po tygodniu. Wyjął z kieszeni lep na muchy, robił przedziwne jakieś ruchy, wyrzekł tajemnych zaklęć parę i nagle much ogromną chmarę wyploszył z królewskiego nosa. Wnet
wtedy wieść buchnęła pod niebiosa, że już skończyło wszelkie złosie, bo król miał zwykłe muchy w nosie i czuje się już jak najlepiej. Zaś wszystkie muchy tkwią na lepie. Istotnie było tak. Król Michał, nie mając w nosie much, nie kichał. W cudownym będąc więc humorze, wydał wspaniały bal na dworze. Zaś swego zbawcę, Ben Bujalę, przyodzianego okazale, przedstawiał wszystkim jako zięcia. Ozdobą miała być przyjęcia królewna, co choć krwi szlachetnej, była urody bardzo szpetnej. Przeprosił króla więc Makary. Gdzieś za podziałem okulary. Do drzwi się jak najśmieszniej rzucił, z pałacu wybiegł i nie wrócił. Podobno nadal krowy pasie. Szczęśliwy jest i dobrze ma się.